Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Już kilka dni jestem w Anglii, w Anglii kilka rozmów za mną, no i niestety kilka niepokojących rozmów yy, o rzeczach, które się tutaj już dzieją. A jestem przekonany, że skoro się tutaj dzieją, to i wkrótce zaczną się dziać w innych krajach, w tym w Polsce. Otóż znajomi, bracia i siostry opowiadają mi sytuacje, które za chwilę przedstawię. Na przykład w jednej ze szkół wpadli na pomysł, że na lekcji e, mówiącej o różnicach pomiędzy chłopcach a dziewczynkami zatrudnią, czy tam e, wezmą sobie do klasy modela, który się rozbierze i każde dziecko będzie mogło popatrzeć na genitalia i sobie ich Podotykać. W innej szkole wpadli na pomysł, że dadzą dzieciom książeczkę, która promuje wymianę żon swingers, czy jak to się tam nazywa. I książeczka opowiada o chłopczyku, który nie może doczekać, aż sam będzie na tyle duży, by wziąć udział w swingers party, bo jego rodzice bo takim swingers party są zawsze zachwyceni i zrelaksowani. Wczoraj byliśmy u Wspaniałego małżeństwa w Gloster, które prowadzi placówkę HWE. Pozdrawiamy Was serdecznie, pozdrawiam was serdecznie. I oni mi pokazali, nie opowiedzieli, tylko pokazali maila ze szkoły, który informuje rodziców, że wkrótce na lekcjach odbędą się zajęcia promujące homoseksualizm. Mówiące, że homoseksualizm to coś naturalnego, coś dobrego i należy to akceptować. W dodatku, do tego miasta, gdzie oni mieszkają, co roku przyjeżdża cyrk. Tylko to jest pornocyrk, cyrk. robiony przez e, m, przedstawicieli lobby LGBT i oprócz karuzel, oprócz lodów, oprócz waty cukrowej, oprócz tego wszystkiego, e, są tam ludzie poprzebierani za porno zwierzęta, za porno maszkarony, które. Przytulają, zaczepiają, uśmiechają się do dzieci, by pokazać, że to nic złego, kiedy dorosły mężczyzna przebierze się za porno psa i w masce paraduje po ulicy. No i teraz pytanie, co my z tym wszystkim możemy zrobić? Po pierwsze, musimy zrozumieć, że świat jest naprawdę popsuty, że ludzie naprawdę mają porno już w tym świecie i akceptują już każde błażeństwo, każde zboczenie. I próbują wszystkim wmówić, i sobie, że zboczenie to jest coś normalnego, coś naturalnego, że to jest normalne i naturalne przebrać się za psa, szczekać, że to jest normalne i naturalne y, pałać pożądaniem do tej samej płci, że to jest coś naturalnego, normalnego. Kiedy chłopiec przebiera się za dziewczynkę, dziewczynka za chłopaka. To jest coś naturalnego i normalnego twierdzić, że jest więcej niż dwie płcie i że w ogóle można sobie swobodnie wybierać tą płeć. To jest coś naturalnego i normalnego, że w szkole podstawowej dzieci, zamiast zająć się matematyką, fizyką, językiem polskim, językiem angielskim, no to będą zajmować się genitaliami leżącego obok mężczyzny, albo będą zajmować się. E, Promocją y, homoseksualizmu. W wielu szkołach już jest tak, że jak jakieś dziecko ma problemy ze sobą i nie umie sobie poradzić z samoakceptacją i akceptacją innych dzieci, no to wpada na taki genialny pomysł, że zostanie sobie dzieckiem trans. Bo, jak będzie dzieckiem trans, no to wszyscy będą go lubić, wszyscy będą go podziwiać i wszyscy będą uważać, że jest brawurowy i zyska popularność. Więc wytworzyła się już taka moda na to, by być transwestycznym dzieckiem albo homoseksualnym dzieckiem, bo to coś zaszczytnego, coś wspaniałego, coś, co inni będą podziwiać. Jest taki sposób na zyskanie popularności. Nierzadko się zdarza, że jakieś dziecko powie, na przykład jakiś chłopczyk powie, że czuje się dziewczynką, i kadra pedagogiczna poza wiedzą rodziców rozmawia z tym dzieckiem i pomaga mu przekroczyć pewne granice, by pomóc mu w zmianie płci. Inaczej mówiąc, pornoświat całkowicie zwariował. Całkowicie odebrało im rozum, Dokumentnie. Już po prostu głupszym w tych historiach nie można być. Nie można już być głupszym. Ja jeszcze mam nadzieję, chociaż nie wiem, co jest lepsze, że przynajmniej część z tych ludzi biorących w tym udział, na przykład zatrudnionych w szkole, ma jakieś swoje zdanie na ten temat, tylko boi się go wyrazić. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy znaczy wiem, że to źle, tylko nie wiem, co jest lepsze w tej historii. Które rozwiązanie jest lepsze? Czy oni mają już tak zawładnięte głupotą umysły? I w tym zawładnięciu głupotą umysłów nauczają nasze dzieci? Czy też są takimi hipokrytami, takimi tchórzami, że przyzwalają na to, by to się wszystko działo w placówkach edukacyjnych, które powinny kształcić młodych ludzi, a nie demoralizować młodych ludzi? No ale teraz pytanie: co my możemy z tym zrobić? Po pierwsze, możemy się na to nie zgodzić, i absolutnie powinniśmy się na to nie zgadzać. Po drugie, wyraźnie powinniśmy powiedzieć o tym, że nie ma naszej zgody. Chodzić do dyrektorów takich szkół i głośno mówić, że to jest nieprawe i my w tym nie chcemy mieć udziału, że to jest obrzydliwe i że nie wyrażamy zgody, by nasze dzieci były tak demoralizowane. Po trzecie, trzeba sprawę nagłaśniać. Jestem zaskoczony, że za. Naprawdę drobnymi wyjątkami kościoły milczą na ten temat. Kościoły z tym nic nie robią: nie piszą żadnych petycji, nie chodzą do szkół, nie robią żadnych manifestacji, nie robią żadnego uświadomienia. Po prostu nie robią z tym nic, tak jak gdyby przyzwalając na to wszystko. Kolejną taką sprawą jest to, że możemy. Tłumaczyć naszym dzieciom, jak się mają zachować w takich sytuacjach, że mają głośno powiedzieć, że im się to nie podoba, nie chcą w tym wziąć udziału i że proszą, by to tolerować. Skoro wszystko mamy tolerować, to dlaczego już nie można tolerować normalności? Musimy się też ogromnie dużo modlić o ochronę naszych dzieci, o ochronę tych młodych ludzi. Przed tym błazeństwem, które ma miejsce na świecie coraz mocniej i coraz bardziej. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki. Całkiem niedawno słyszałem o pewnym pastorze, który wziął jakąś obrzydliwą książeczkę z biblioteki dla dzieci w szkole i przeczytał ją dyrektorowi. Kiedy czytał tą Treść tej książeczki dyrektorowi, dyrektor poprosił go, żeby przestał to czytać, bo to jest obrzydliwe. A on mu odpowiedział, że no, a to jest książeczka z biblioteki naszych dzieci w waszej szkole. Więc jakieś tam pojedyncze akcje się dzieją, ale nie ma tu lawiny jakiejś manifestacji, lawiny jakiejś niezgody, lawiny jakiejś petycji. Lawiny poruszenia tego tematu. Jestem przekonany, że nawet pod tym nagraniem pojawi się jakiś komentarz albo ktoś powie: To jest niemożliwe, co ten raz wymyślił. Nic takiego się nie dzieje. Więc musimy też przestać być ślepi. Musimy być przestać ślepi na to, że pornoświat zaczyna dotykać naszych dzieci, że to całe wyuzdanie deprawuje naszych dzieci i doprowadza nas do miejsca, o którym pisze w Biblii, że zdeprawowani byli wszyscy, od najstarszych do najmłodszych. Dokładnie to się dzieje na naszych oczach. Zaczynamy zachowywać się jak ludzie przed potopem, a to musi przynieść ostateczny Boży gniew. Więc naprawdę. Weźmy się za tą sprawę, zacznijmy o tym głośno mówić, zacznijmy głośno manifestować przeciwko takim zachowaniom i chrońmy nasze dzieci, bo świat im robi turbo, turbo krzywdę i turbo ich deprawuje. Miną ze 2 trzy pokolenia i... Wszystko, co do tej pory jest nienormalne, stanie się normalne. Wszystko, co do tej pory jest zboczeniem, będzie naturalnym zjawiskiem, a naturalność zacznie być zboczeniem, jak tego nie zaczniemy prostować. Pamiętajmy, że mamy usta Boga, pamiętajmy, że mamy Jego uszy, pamiętajmy też, że mamy mandat do tego, by ludziom mówić, jaka jest wola Boża i co się Panu Bogu nie podoba. Tymczasem coraz więcej ludzi w kręgach chrześcijańskich podpisuje się pod petycją, że miłość to miłość. Całkiem niedawno internet obiegł takie, takie nagranie, w którym jakkolwiek to brzmi, pastorka, pastorka w jednym z kościołów luterańskich wygłosiła credo. I ona w tym credo mówiła, że Bóg jest bezpłciowy, albo że ma dwie płcie i że taki Bóg, ci bogowie Urodzili Jezusa Chrystusa, że Bóg nie ma zaimków osobowych, i tego typu bzdury. Na koniec stwierdziła, że miłość to miłość, wszystko jest miłość i wszystko trzeba akceptować. Czy inaczej mówiąc, musimy zaakceptować grzech i powiedzieć, że Pan Bóg ma z grzechem coś wspólnego. Tak, Pan Bóg ma coś z grzechem wspólnego. Ma wspólne wybaczenie, ma wspólną przemianę. I ma wspólne obrzydzenie do grzechu, wspólne z jego dziećmi, wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.